Czy odpowiedniki perfum pachną tak mocno jak oryginały? Opowiem Ci o tym w dzisiejszym odcinku. Cześć Glantierki, z tej strony Konstancja. Witajcie ponownie na kanale Glantier. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, a interesujesz się perfumami, kosmetykami, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych ciekawych treści oczywiście. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, które nurtuje wiele z Was, przede wszystkim w wiadomościach prywatnych do nas, a także w komentarzach pod naszymi filmami. Czy odpowiedniki perfum pachną tak dobrze jak oryginały? Czym są tak naprawdę? W najprostszych słowach są to perfumy, których skład jest inspirowany zapachami popularnych i znanych światowych marek. I zanim zdążycie pomyśleć o micie, że tańsze znaczy gorsze, zatrzymam Was na chwilę. Nie oceniaj książki po okładce. To stwierdzenie pasuje jak ulał. Nie chodzi o opakowanie, o osobę, która promuje ten produkt, wielkie hale produkcyjne lub o ilość reklam pojawiających się w social media. Na koniec dnia chodzi o zapach, a co za tym idzie, o skład oczywiście. W odpowiednikach znajdziecie podobne substancje i nuty zapachowe, co w popularnych markach, przystępniejszej cenie, równie trwałe i pachnące co oryginały. Dziś przedstawię moje 3 top ulubione zamienniki na wiosnę. Czy tak jak ja, wiosną lubisz połączenia kwiatowo-owocowe? Tak? Świetnie, ta propozycja jest dla Ciebie. Glantier Premium 504 odpowiednik Giorgio Armani, Armani Code for Women. To połączenie soczystej pomarańczy i kontrastującej słodkiej wanilii. Do tego ostry imbir z delikatnym jaśminem. Uwielbiam takie kontrasty. Druga topka to Glantier Premium 515 odpowiednik Hugo Boss, Boss Orange. I jak sama nazwa wskazuje, nie zabraknie tutaj pomarańczy. Co do tego? Coś równie zaskakującego i orzeźwiającego, idealnego na późną gorącą wiosnę. Czerwone jabłko. Kropką, albo raczej powinnam powiedzieć kroplą nad i będzie drzewo oliwne, które łagodzi całość i dodaje dzikości. Na koniec mój wiosenny ulubieniec Glantier Premium 533 odpowiednik Gucci, Gucci Rush. Z uwaga, uwaga, kolendrą, tak? Dobrze słyszycie. Jeśli jesteście już ze mną tutaj chwilę dłużej, wiecie doskonale, że moje serce skradnie zapach, który jest inny, ciekawy i zaskakujący jak ten. Nie bez powodu nazwa Rush się tu pojawiła, co oznacza pośpiech, bo zdecydowanie musisz się pospieszyć i zamówić, zanim zrobią to inni. Wejdź na www.glantier.com, nie zapomnij oznaczyć nas na Instagramie @perfumy_glantier oraz #glantierki i pokazać, co zamówiłaś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!